Witam serdecznie, nazywam się Daniel Brzuska i chciałbym Państwu przedstawić kurs wideo na temat budowania procesu automatycznego raportowania. Proszę sobie wyobrazić, że mamy gdzieś w jakimś systemie bazodanowym lub w jakimś pliku dane tyczące się 20 krajów, i naszym zadaniem jest utworzenie 20 odrębnych raportów dla każdego kraju z osobna. No, i naszym celem oczywiście jest przedstawienie tego raportu w PowerPoint. Wydaje się to dosyć trudne, aczkolwiek oczywiście e, ja pokażę i udowodnię, że sprawa jest dosyć prosta. Wystarczy tylko poznać parę różnych elementów, połączyć to wszystko w całość i wówczas mamy gotowy. Podkreślam, że 20 krajów to w przypadku manualnego tworzenia raportów jeszcze nie jest tak źle, ale wyobraźmy sobie, gdy mamy dane dla 100 krajów. Wówczas musimy utworzyć 100 prezentacji w PowerPoint. Podczas tego wideo kursu zapoznamy się z różnymi pojęciami tyczących się danych źródłowych, do czego one są i właściwie po co mamy je pobrać, to wiemy się również parę słów na temat connection stringów, czyli jak się połączyć z różnymi źródłami danych no i będziemy się łączyć z jakimiś systemami, systemami bazodanowymi, próbując pobrać dane, czy też będziemy starali się pobrać dane z plików tekstowych, czy nawet z samych stron www. Możliwości pobrania danych do Excela mamy wiele. Sam Excel ma również wbudowane kreatory, które poznamy i import tych danych do Excela będzie bardzo przyjemny. Następnie przyjrzymy się troszeczkę SQLowi. Zobaczymy w jaki sposób możemy postawić sami sobie system bazodanowy na lokalnym komputerze oraz poznamy podstawy składni do tego, aby w łatwy sposób wyciągnąć dane, poznamy tabele przestawne, zobaczymy, jak je tworzyć oraz w jaki sposób możemy je wykorzystać do automatyzacji naszego raportowania. Wykorzystamy również funkcję yy, wejść dane tabeli i zobaczymy, w jaki sposób ta funkcja może nam zautomatyzować nasze raportowanie. Utworzymy również wykresy, jak również same tabelki z danymi finansowymi. Poznamy pewne elementy języka VBA, ponieważ nie jest to dedykowany kurs językowi VBA. Poznamy tylko te elementy, które są niezbędne do osiągnięcia naszego celu czyli zbudowania naszego automatycznego raportowania. Dodatkowo zajrzymy sobie również w obiekty znajdujące się w Excelu i dzięki tej wiedzy nasza codzienna praca z Excelem będzie bardziej wydajna i oczywiście bardziej automatyczna. Następnie przejdziemy sobie do PowerPointa i będziemy budować czy też tworzyć slajdy, na których będą znajdować się nasze dane finansowe w postaci tabelek i wykresów. I oczywiście to wszystko podlinkujemy, zobaczymy, co to oznacza i jakie możliwości nam daje. No i na końcu, oczywiście, będziemy łączyć z, z wszystkie elementy, które poznaliśmy, czyli naszą zdobytą wiedzę w jedną całość, czyli zbudujemy ostatecznie, w końcu, nasz proces automatycznego raportowania. No na pewno jedną z główniejszych y, elementów tego całego procesu będzie język VBA. No, który sam sobie został stworzony właśnie do tego, aby automatyzować pracę w mm, pakiecie Office czy też w Excelu. Uwieńczeniem naszej tutaj pracy będzie utworzenie magicznego przycisku i po jego naciśnięciu cała praca wykona się za nas, a my będziemy mogli spokojnie napić się kawy. No oczywiście naciskamy na przycisk i generuje się nam dziesiątki lub setki raportów, bez naszego udziału. Na ekranie widzą Państwo schemat tego właśnie procesu, który utworzymy. No i po ukończeniu tego kursu, ten schemat będzie jasny, czytelny i prosty. No i Państwo również samodzielnie będą w stanie takie procesy automatyczne budować u siebie w pracy czy też yy, w domu. Zachęcam do mojego kursu i oczywiście po jego ukończeniu. Na pewno rozszerzą się Państwa horyzonty.